Szanowni Państwo, my chcieliśmy rozstrzygnąć te wybory przed w pierwszej turze. Gdyby była debata, zapewne by tak było. Ale teraz zapraszam na scenę zwycięzcę pierwszej tury wyborów prezydenckich, Andrzeja Dudę. Szanowni Państwo, dziękuję, ale brawa należą się Wam, bo to Wasza praca. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć jedno. Gorące podziękowania dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w wyborach, bo to niezwykle ważne, żebyśmy czcili naszą demokrację właśnie poprzez udział w akcie wyborczym. Dziękuję wszystkim tym moim rodakom, którzy do tych wyborów poszli, głosując na swoich kandydatów. Ale w szczególności dziękuję moim konkurentom, zwłaszcza tym, którzy nie wezmą udziału w drugiej turze wyborów. Wynik oczywiście jest sondażowy i należy do niego podejść spokojnie. Natomiast prawdopodobnie można już z całą pewnością powiedzieć, że będzie druga tura wyborów i wezmę w niej udział ja i urzędujący prezydent Rzeczypospolitej, pan Bronisław Komorowski. Ale dziękuję tym kontrkandydatom moim, którzy wzięli ze mną udział w debacie, bo wszyscy poza prezydentem wzięli udział w debacie. Jestem pewien, że ich kandydowanie podyktowane było przede wszystkim miłością do ojczyzny, ale także chęcią naprawy Rzeczypospolitej, bo każdy z nich miał program i każdy mówił o tym, że w Polsce potrzebna jest naprawa w tak wielu dziedzinach i zmiana. I dlatego w tych wyborach startowali. Dziękuję im za to, bo jestem przekonany, że zrobili to właśnie z woli naprawy Polski, a to dla mnie oznacza miłość do ojczyzny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego z całego serca dziękuję. Dziękuję za tą rzetelną i uczciwą konkurencję. To dla nich brawa. Proszę Państwa, słyszeliśmy przed chwilą, że pan prezydent wezwał mnie do debaty. Dziękuję za to. Dziękuję za to, panie prezydencie. Ja 4 miesiące prosiłem o debatę, apelowałem do pana. Uczestniczyliśmy w takich debatach, które się odbywały, pan prezydent jednego dnia, ja drugiego, tylko z dziennikarzami. Nie było nam dane razem spotkać się w studiu. Oczywiście na pewno w trakcie drugiej tury wyborów, kiedy będą się działy różne wydarzenia przez te 2 tygodnie, do debaty dojdzie. Zapewniam pana prezydenta o mojej woli uczestnictwa w takiej debacie. Natomiast chcę bardzo mocno zaakcentować, że dziś Rzeczpospolita w moim przekonaniu właśnie wymaga naprawy w wielu dziedzinach, bo ja startowałem w tych wyborach pod hasłem, że przyszłość ma na imię Polska, żeby przyszłość miała rzeczywiście na imię Polska, żeby możliwe było godne życie w bezpiecznej Polsce. Trzeba ją naprawić w bardzo wielu obszarach. A dziś dla mnie, tak jak i dla moich konkurentów, to przede wszystkim oznacza zmianę na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej. I dlatego ja i oni, czyli ci, którzy nie znajdą się w drugiej turze, w tych wyborach wystartowali. Jestem co do tego przekonany. Trzeba naprawić polską służbę zdrowia, trzeba naprawić polską gospodarkę, trzeba naprawić polską edukację. Ja bardzo bym chciał, żeby to się wszystko stało w drodze dialogu społecznego. I nie zrobimy tego inaczej, jak tylko razem. Bo tak jak mówiłem w moich wystąpieniach, dziś tak bardzo potrzeba nam wspólnoty, dziś tak bardzo nam potrzeba jedności, bo w ten sposób powstaje kapitał polityczny. I kapitał także i społeczny.
kapitał polityczny do tego, żeby dokonywać w kraju tych dobrych zmian, napraw. Tak ogromnie dzisiaj koniecznych po to, żeby poprawić codzienne życie Polaków. I do tego potrzebna jest jedność. Ja w tą jedność naszego narodu, naszego silnego i dumnego narodu, Polaków, głęboko wierzę. I dali temu wyraz także Polacy poza granicami. Za to im dziękuję. Ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ci, którzy mieszkają na innych kontynentach, też wzięli udział w tych wyborach, opowiadając się w większości właśnie za naprawą Rzeczypospolitej, która musi się zacząć od zmiany prezydenta. Szanowni Państwo, przed nami bardzo trudne 2 tygodnie. 2 tygodnie wielkiej i ciężkiej pracy. Ja Wam ogromnie dziękuję za to wszystko, co do tej pory zrobiliście. Nikt sam wyborów nie wygrywa. W związku z czym proszę Was jeszcze o ogromne wsparcie, o coraz więcej wsparcia. Proszę o to wszystkich moich rodaków. Bez tego wsparcia nie ma szans wygrać w wyborach prezydenckich. A zwycięstwo, wierzę w to głęboko, jest dopiero przed nami. I nastąpi ono w drugiej turze wyborów. Wierzę w to. Proszę Państwa, ja chcę budować Polskę dialogu i szacunku. Polskę, w której nikt Polaków nie będzie dzielił na lepszych, gorszych, na takich, co w taki sposób myślą albo w inny. W demokracji można mieć różne poglądy, na tym polega jej natura. I w związku z tym trzeba się godzić z tym, że inni mają poglądy odmienne, ale zawsze trzeba ich szanować. Nie wolno ich dzielić, mówić, że będzie się ich spychało na margines. Nigdy nie wolno tego robić. To jest robienie krzywdy społeczeństwu, to jest robienie krzywdy narodowi. Działo się tak w ostatnich latach i to musi się zakończyć. Ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie właśnie się zjednoczyć, bo flaga biało-czerwona jest jedna, bo nasze państwo, Polska, jest jedno. I naprawa Rzeczypospolitej, tego zjednoczenia, wspólnej wiary i zaufania wewnątrz społeczeństwa ogromnie potrzebuje. I to musimy zbudować. I musimy to zbudować wspólnie. To jest dzisiaj jedna ze spraw absolutnie podstawowych. Dlatego jestem otwarty na dialog. Jestem otwarty na dialog także z tymi, którzy popierali moich kontrkandydatów. Bo o ważnych sprawach trzeba dyskutować. Zwłaszcza jeżeli jest to potężny głos społeczny. Zawsze mówiłem, że prezydent Rzeczypospolitej musi słuchać reprezentatywnych grup społecznych. To jest jego obowiązek. I dlatego jestem gotów do dyskusji. Ze wszystkimi jestem gotów do dyskusji z tymi, którzy mają pomysły na naprawę Rzeczypospolitej. Jestem gotów do dyskusji i gratuluję przede wszystkim świetnego wyniku Pawłowi Kukizowi. Pan Paweł prowadził tę kampanię w sposób otwarty. Mówił o sprawach, które w jego przekonaniu są ważne dla Polski. Jest wielkim patriotą. I dlatego gotów jestem otwarty w sprawie na przykład jednomandatowych okręgów wyborczych, która dla niego jest tak ważna. To jest w takim razie, skoro uzyskał takie poparcie, ogromnie istotny temat do dyskusji. Bo społeczeństwo ma prawo decydować w ważnych sprawach swoich, także politycznych. O referendum obywatelskim, o którym pan Paweł Kukiz mówił, ja także mówiłem, że trzeba dokonać takiej zmiany, nowej polskiej konstytucji. Wierzę w to, że uda nam się ją przygotować, ale może nawet szybciej, żeby rzeczywiście naród miał głos, skoro jest suwerenem, skoro może wykonywać władzę w sposób bezpośredni, jak stanowi nawet obecna konstytucja. To nie może być tak, że jeżeli reprezentatywna grupa tych, którzy mają prawo do głosowania, żąda przeprowadzenia referendum w jakiejś istotnej sprawie, to głos się ich pomija, odrzuca się ich wnioski, bo Sejm decyduje o tym, czy wniosek zostanie przyjęty, czy referendum będzie przeprowadzone, czy nie. Jestem zdecydowanie, jeszcze raz powtarzam, za tym pomysłem, żeby 1 000 000 obywateli, żądając referendum, wymuszał to na władzach, żeby to referendum się odbyło. Bo to jest prawdziwy głos obywatelski. I to właśnie pokazuje także jednoczenie się społeczeństwa. Skoro zebrała się tak reprezentatywna grupa, skoro szli razem, to znaczy, że jest to ruch obywatelski. To znaczy, że jest to ruch społeczny. I on powinien być przez władzę szanowany. Szanowni Państwo,
Dziękując jeszcze raz wszystkim, proszę Państwa o wytężoną pracę przez te dwa tygodnie, bo to jest na razie tylko uwertura, a my potrzebujemy zwycięstwa. A to zwycięstwo musimy sobie wypracować, bo ja nie wierzę, proszę Państwa, w to, że można coś w życiu dostać bez ciężkiej pracy. Ja na wszystko, co mi się w życiu udało osiągnąć, zawsze musiałem zapracować. I na to też ja będę musiał zapracować i proszę Państwa o wsparcie, jeżeli chcecie tego zwycięstwa. Jest mi ono dzisiaj, to Wasze wsparcie, niezbędne. Jeszcze raz Wam dziękuję za dotychczasową pracę. Mówię, zwyciężymy! Zwyciężymy!